Kościele zawsze wszystkie modlitwy ksiądz kończy przez kogo? Modlitwa, co to jest? To jest wzywanie: Boże, pomóż mi. Modlitwa to jest tak samo jak mąż prosi: Ty, zrób mi taką pyszną zupę dzisiaj. A żona odpowiada: A byłeś grzeczny? A mąż odpowiada: Zrobię dzisiaj wszystko dla Ciebie, ale zupa musi być super. I żona odpowiada: No ciekawe, zobaczymy. Ja zrobię, dam Ci, a potem Ty odwdzięczysz mi się. To jest tak samo. My prosimy Boga: Boże, popatrz, jak dużo zrobiłem dobra dla Ciebie. Innym pomagałem, Tobie modliłem się, a teraz ja mam potrzebę. Ty wysłuchaj moich prośb. Więc nasza modlitwa jest zanoszona do Boga. Ale teraz w niebie Bóg siedzi najważniejszy. Po prawej stronie ma Jezusa, który pokazuje: Boże, popatrz, tam jest bieda. Może zrobimy coś. A po prawej stronie Jezusa siedzi Maryja. I Jezu, ja bardzo miłuję Cię. Oni prosili mnie, abyś Ty zrobił coś tam, żeby przestał być wojna. Więc kto będzie słuchał najpierw? Kogo? Jezus, ludzi, którzy zanoszą do Niego modlitwę, czy najpierw umiłowaną Maryję? Najpierw Maryję. I stąd mówimy: Boże, ja proszę Ciebie, Wszechmogący Boże, przez Jezusa Chrystusa. Czyli modlitwy, które my zanosimy do Jezusa, do Boga. W jedności Ducha Świętego, czyli Ty, Boże, jesteś jeden, w jedności Ducha Świętego, który sprawia łaskę, siłę, mocną wiarę, chęć do robienia, do życia normalnego, czyli Duch Święty, siła, chęć do życia, takie tchnienie, o, chce mi się, takiego powera, to jest odpowiedzialny Duch Święty. Bóg nad wszystkim tym kontroluje, opiekuje się, a Jezus nieustannie chce właśnie pomagać, czyli na bieżąco, w czasie, na tu i teraz. A Maryja właśnie pomaga. I stąd taka ważna jest właśnie Maryja, która bardzo jest blisko Jezusa. A więc my zanosimy do Boga modlitwę przez Maryję, przez Jezusa do Boga. Ciężkie do wytłumaczenia. Nikt z księży nie był w niebie, nie widział, jak to wygląda naprawdę. Ale taki sposób tłumaczenia jest dzisiaj nauką Kościoła, teologii. I to jest skąd? Pismo Święte nas tego uczy, że przez Jezusa zostajemy wysłuchani, bo nasze wszystkie sprawy są przedstawiane Bogu. I tego musimy właśnie na koniec modlitwy właśnie dodawać. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, który razem z Duchem Świętym żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg, który żyje zawsze, zawsze. I to właśnie dzisiaj w niedzielę jest wspominane, że Bóg jest w trzech osobach. Te osoby mają swoją odpowiedzialność. Duch Święty, który zsyła łaski, Bóg, który stworzył świat i podtrzymuje świat w istnieniu, ale czeka na sąd. I Jezus, który został zesłany na ziemię, opowiedział o tym, co widział u Ojca, przekazał nam: jeżeli będziecie słuchać moich słów, będziecie razem ze mną blisko Boga Ojca. I tyle. Wstąpił do nieba. Cisza. Więcej, nikt Jezusa nie widział.
zobaczymy Jezusa, jak zostawimy ciało. Odłączymy dusza i ciało odłączy się i dusza spotka się z Jezusem na sądzie. I nikt, Jezus powiedział, nikt nie wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Najpierw spotkanie ze mną, Jezusem, z sobą. Czy Ty wypełniałeś wszystko, co ja poleciłem? Zostawiłem apostołom, aby przekazywali. Przekazuję Wam. A więc to jest dzisiejsza ważna sprawa. Druga sprawa. Każdy z Was chce zostać wysłuchany, ale Bóg czasami wie więcej, że na przykład ta krzywda, którą dzisiaj masz, to jest nauka dla Ciebie, abyś zrozumiał. Przykład. Dzieci wychowujemy. Nie wolno dotykać na przykład gniazdka elektrycznego. Nie wolno, bo Cię pokoi. No ale dziecko jest ciekawe. Na pewno tata ma rację? Nie wiem. I podchodzi, bierze wtyczkę i widzi iskry światło tam jakieś, patrz, racja. A więc każdy musi sprawdzić. Czasami to jest właśnie tragedia, jeżeli palec włoży i były takie przypadki, że dzieci tak umierały, bo próbowały właśnie, czy rodzice mają rację. Jeżeli bardzo kochają rodziców, wierzą. Nie muszą sprawdzać, czy rodzice dobrze nauczają. I tak samo jest w naszym życiu właśnie duchowym. Bóg naucza nas, a my, jeżeli bardzo miłujemy Boga, ufamy Mu, to nie musimy sprawdzać tego, co On poucza nas, tylko ufamy bez granicy, totalnie. Boże, rób ze mną, co Ty chcesz. I stąd mówimy, Ojcze nasz, który jest w niebie, niech będzie tak, jak Ty chcesz. Niech będzie wola Twoja. A więc ja proszę, daj mi potrzebne sprawy, na przykład uzdrów mnie, ale tak ostatecznie to Ty zrób z moim zdrowym, chorobą, jak Ty chcesz. Bo może inni zobaczą, ja cierpię. Najważniejsze nie jest pieniądze, biegają za pieniędzmi, szukają, tylko popatrzą na moją chorobę i się zastanowią. Aha, ja tak samo może być. Bóg przez to doświadczenie ześle mu naukę. A więc my nie wiemy, co przez nasze życie Bóg chce zrobić. Ale ważna jest modlitwa, aby Bogu zanosić. Boże, ja pragnę, abyś Ty wypełnił moje życie tak, jak ja chcę, ale ostatecznie to Ty zrób, jak Ty chcesz. Bo jeżeli nie ma modlitwy z mojej, tylko Boże, rób co chcesz, powiem, to ja. To jest tak samo, jak ja nie rozmawiam razem z żoną, z mężem, cisza. Rób jak chcę. Nie ma takiej jedności myślenia. I właśnie modlitwa to jest takie próba zbliżania się myślenia tak samo jak tak. I trzecia sprawa. Zbliżają się wakacje. Ten czas wakacji to będzie taka próba naszej wiary. Nie będzie mszy świętej miganej. I teraz, jeżeli ja bardzo chcę być blisko Boga, już tu na ziemi, to ja nie będę miał wakacji od Boga. Nie ma takiego czegoś. Ciągle życie to jest ciągle staranie się, aby przybliżać się do Boga. I stąd było już wiele razy prosiłem. Pójść do kościoła, nawet do słyszący. Wziąć sobie różaniec. Odmówić. Księża będą różne rzeczy opowiadać. Ty możesz nie rozumieć, ale Ty będziesz miał osobisty kontakt razem z Bogiem
miejscu szczególnym, poświęconym przez Boga, oddanym Bogu i przyjmiesz Komunię Świętą, waszą. Osoby, które leżą w łóżkach w domu, oglądają telewizję, ale czują taki smutek, bo nie ma Komunii Świętej. I stąd biskupi pomyśleli, trzeba dać, wyświęcić mężczyzn, nie księży, normalnie, przygotowanych panów, starszych, i oni będą brali z kościoła Komunię Świętą i w niedzielę będą szli do tych właśnie chorych osób i będą rozdawali. Popatrzcie, ile jest starania właśnie, aby te osoby miały Komunię Świętą, a wy możecie normalnie pójść do kościoła. Nie trzeba wam przynosić do domów. Jak będziesz stary, to ksiądz przyniesie ci. Ale teraz możesz. Oni, te osoby chore, bardzo są wdzięczne, że ci panowie właśnie przynoszą im Komunię. A więc oni mają uznane przez biskupa pełne uczestnictwo we mszy świętej. Oglądają w telewizji, przyjmują kościół. Wszystko. Stąd ja proszę was, abyście różaniec, Komunia Święta, niedzielny obowiązek wypełnił. Dziękuję. Niech tak będzie. Amen.